Czwarty gol w siódmym meczu. Czujesz się w formie? Czujesz, że to jest to, czego szukałeś, można powiedzieć, od samego przyjścia do Korony? Tak, cieszę się na pewno, że są minuty, są też te bramki. Już wcześniej powtarzałem, że jak będą minuty, to prędzej czy później się odblokuję i gdzieś tam będę pomagał drużynie, strzelając te bramki. Fajnie, że gdzieś tam raz na jakiś czas się uda strzelić bramkę. Nie celebrowałeś dzisiaj trafienia, nawet tak wyraziście to wyraz szacunku, dlatego że jesteś Podczaninem? Dokładnie. Nie chciałem, jakby nie wypada, i z szacunku tutaj do tego miejsca, do kibiców i do klubu. Tyle. Druga połowa dużo żywsza niż pierwsza. To wynikało też trochę z temperatury, czy może dlatego, że czymś się zaskoczyliście w pierwszej połowie? Znaczy, nie wiem. Nie chcę jakby sobie czegoś tam ani drużynie narzucać, ale no trzeba sobie gdzieś tam powiedzieć, że ostatnio jakoś tak przeplatamy. Albo gramy dobrą pierwszą połowę, to gramy ciut słabszą drugą. Albo gramy, tak jak dzisiaj, słabszą pierwszą, to gramy lepiej drugą. Musimy postarać się, żeby w większym wymiarze czasowym próbować przeważać i być groźni i gdzieś tam odgryzać się przeciwnikom, żebyśmy tak nie oddawali pola jak w pierwszej połowie. Cieszę się, że teraz jest ta przerwa na kadrę i można chwilę odpocząć. Czy to źle, że akurat w tym momencie, kiedy Korona wygrywa i dobrze się prezentuje? Mam nadzieję, że pojedziemy teraz na krótkie zgrupowanie. Dopracujemy właśnie te mankamenty i nie będziemy jakby wybici w ogóle z rytmu i gdzieś przystąpimy dalej do rozgrywek o pełną pulę i w meczu u siebie z Arką będziemy starali się znowu przechylić szale na naszą korzyść. Dzisiaj zapewniłeś Koronie 3 punkty. To twój pierwszy gol od jakiego czasu? No, wiesz, nie pamiętam nawet. Długo mi się nie udało strzelić bramkę i cieszę się z tego, że w końcu do sprawnej bramki mi się udało się trafić i że nam dało to 3 punkty, ale najważniejsze, że cały zespół pracował znowu na ten wynik i cieszymy się z tego, że te 3 punkty zdobyliśmy. Jako defensorzy skupialiście się w ostatnich tygodniach na treningach, na pracy też w tych akcjach ofensywnych, bo asystę przy twojej bramce miał Żibli. No mi zawsze coś próbujemy zrobić na te stałe fragmenty, coś wymyśleć i znowu właśnie wykorzystaliśmy to, co trenowaliśmy. No i naprawdę się cieszymy, że udało się i że wygraliśmy. Kluczem dzisiaj było zachowanie takiej chłodnej głowy, bo po tym jak zdobyliście bramkę na 1-0, Wisła zaczęła mocno naciskać, zdobyła bramkę na 1-1 i wydawało się, że to może ona bardziej was ma na widelcu niż odwrotnie, a jednak to wy potrafiliście strzelić tę decydującą bramkę. My wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz z Wisłą, bo dobrze grał u siebie i właśnie no, jak strzeli bramkę, no to trochę po tej naszej strzeli bramkę się niepotrzebnie cofnęli, no i dlatego właśnie Wisła zaczęła trochę bardziej grać do przodu, no i niestety strzeli nam bramkę, ale dobrze, że nam się udało później strzelić na 2-1. 11 punktów w 7 meczach, jakby się pokusić o takie pierwsze określenie tego bilansu, no to chyba lepiej niż nawet wiele osób się spodziewało. No tak, no jest to dobry wynik, ale musimy dalej pracować, bo sezon jest długi, no i czeka nas jeszcze 30 meczów, no to naprawdę trzeba pracować dalej i jeszcze iść do przodu, bo jest coś do poprawienia i teraz mamy czas, właśnie 2 tygodnie, no to oby zrobiliśmy znowu jakiś postęp do przodu i dalej byli przygotowani na Ligę Dobrze. No właśnie, cieszę się, że teraz jest ta przerwa na kadry i można chwilę spokojnie popracować, czy może żałujesz, że akurat teraz, kiedy Korona jest w gazie i dobrze wypada w meczach ligowych? Mi się wydaje, że nie możemy patrzeć na to, bo te przerwy na kadry są, no i tylko my się możemy cieszyć, że wygraliśmy, bo zawsze jak się przegra ten mecz przed przerwą na kadrę, no to jest taki długi okres i nie ma szansy się odbudować ten zespół, no i my teraz wygraliśmy i możemy spokojnie popracować właśnie i przygotować się na ten kolejny mecz po tej przerwie na kadry.